przychodzi nam się zmierzyć z bardzo trudnym tematem i tak jak czytaliśmy w Słowie Bożym, tutaj nie ma mocnych. Myślę, że tutaj nie ma specjalisty, który by tu stanął i by powiedział, że nie ma z tym problemu. Nie ma takiej osoby i wyraźnie o tym mówi Słowo Boże. Jeżeli ktoś nie grzeszy mową, jest mężem doskonałym. Jak ktoś tu jest mężem doskonałym, to zapraszam, możemy się zamienić. Więc nie czuję się kompetentny do tego, żeby o tym mówić, ale Słowo Boże mówi, że nie ma takiego człowieka, żeby był kompetentny, więc ufamy, że to Pan Bóg poprowadzi. Dlatego, że przestrzeń, o której mamy zamiar mówić, dotyczy każdego. I każdy z nas ma z tym problem, dlatego, że każdy z nas używa języka. I język często używamy właśnie niezgodnie z jego przeznaczeniem. Rozważaliśmy w tym tygodniu przykazanie ósme, które dobrze znamy. W tej tradycyjnej wymowie nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Oczywiście oznacza to nie kłam albo pozytywnie mów prawdę, ale tak jak zawsze nie chcemy się zatrzymywać na literze tego przykazania, bo to jest oczywiste, że każdy ma świadomość i ma to wpisane w serce, że kłamstwo jest czymś złym, że prowadzi do negatywnych konsekwencji, że prawda jest wartością absolutną. I oczywiście chcemy sięgnąć głębiej, zejść na głębszy poziom tego słowa, co ono dla nas znaczy, do czego nas zaprasza. I to jest bardzo ważne, że słowo głoszone wydaje owoc tylko wtedy, kiedy jest przez nas przyjmowane. Kiedy to słowo zostanie przyjęte tu, do serca, ono wyda owoc wtedy, kiedy to serce odpowie na słowo. Czyli każde słowo ma nas prowadzić do jakiejś decyzji. Jeżeli ono nie prowadzi nas do decyzji, to jest takie słowo, przychodzimy sobie, posłuchamy, fajnie było, idziemy do domu i to nic nas nie zmieni. I dlatego czasami słowo, które słyszymy, nas nie zmienia, bo ono nie prowadzi do decyzji. A Słowo Boże zawsze nas prowadzi do decyzji, czyli do pewnej odpowiedzi. I chcemy, moi drodzy, żeby zmiany, bo tak jak już mówiliśmy sobie o tym, jesteśmy tutaj we wspólnocie, żeby się zmieniać, mówiąc dosadnie, żeby się nawracać i żeby coś takiego miało miejsce, właśnie potrzebujemy przyjąć słowo i na nie odpowiedzieć. I myślę, że każdy chce, żeby te zmiany były trwałe, żeby one były głębokie. I dlaczego bardzo często jest tak, że ludzie mają wielkie postanowienia w różnych sferach, aspektach życia, chociażby właśnie w sferze języka, mowy i przychodzą ciągle, mają z tym samym problem, że kłamie. Dlaczego? Dlatego, że nic się nie zmieni w nas, dopóki nie będziemy na głębszym poziomie, dopóki będziemy o tym mówić, rozważać, dotykać tej kwestii na powierzchni, czyli w kwestii działania, czynów, to nic się nie zmieni. Można zmienić czyn człowieka, ale to będzie tresura. Można pieska wytresować, że on będzie skakał przez kółko i robił fajne rzeczy i będzie mu brawo bić, ale to jest tresura. A my nie chcemy tu się tresować, tylko my chcemy tu zmieniać serce. I zmiana będzie dopiero wtedy głęboka i trwała, wtedy, kiedy będzie na poziomie serca. I dlatego to jest tak ważne, żeby to słowo wchodziło głęboko, nie tylko tutaj, żeby wyjść stąd i pomyśleć, o, ale ciekawe treści, tylko to słowo ma wyjść tutaj, i tu ma się dokonać zmiana, bo kiedy zmiana się dokona na poziomie serca, czyli przyjęcia słowa w sercu i dania wolnej odpowiedzi, ta zmiana będzie wtedy głęboka, trwała. I tak jak w metodzie naszego podręcznika, który rozważamy, jesteśmy zaproszeni, żeby najpierw spojrzeć na to, jak widzi Bóg tą kwestię, tą sferę. Oczywiście mówimy o mowie, o języku. Taki był tytuł rozważań, mowa, dar Boga. Więc jak Bóg to widzi? Jaki jest plan Boży na mowę, na słowo, na język? Więc Bóg mówi, Bóg wypowiada słowa. I słowa, które Bóg mówi, są zawsze słowem błogosławieństwa, że Bóg nie mówi innych słów. Słowa, które wychodzą z Jego ust, to są zawsze słowa błogosławieństwa. Co to znaczy? Pewnie nieraz już słyszeliśmy, że błogosławić to znaczy dobrze mówić. Błogosławić to się równa dobrze mówić. A więc Bóg zawsze, jakiekolwiek słowo nie wychodzi z Jego ust, ono jest dobre. Bóg zawsze mówi dobrze. Z Jego ust nigdy nie wychodzi inne słowo. A więc Słowo Boga, jakiekolwiek słyszymy, ono zawsze jest dobre, jest prawdziwe i zawsze jest dla mojego dobra. A więc Bóg zawsze dobrze mówi, Bóg zawsze błogosławi. Czasami mówimy
coś takiego, Bóg mi nie pobłogosławił. To jest nie do końca prawdziwe, dlatego że Bóg nie może nie błogosławić, wtedy by nie byłby Bogiem. On cały czas błogosławi, cały czas mówi dobrze, cały czas wypowiada dobre słowo błogosławieństwa. Dlaczego tak jest? Skąd to się bierze, że Bóg mówi takie słowo? Słowa wychodzą nie tyle z ust, owszem, one wychodzą z ust, ale to, co jest na ustach, ma swoje źródło głębiej, w sercu. I dlaczego Bóg błogosławi? Dlatego, że w sercu Boga jest miłość, że w sercu Boga jest porządek, jest ład, harmonia, dobro, pokój. I z tego serca może wychodzić błogosławieństwo, bo ono jest uporządkowane, ono jest piękne. Takie jest serce Boga. I dlatego z tego serca cały czas wychodzi dobre słowo, cały czas wychodzi błogosławieństwo. Bo, moi drodzy, mowa, to w jaki sposób człowiek mówi i to, co mówi, świadczy o tym, co jest w środku. Świadczy o tym, co jest w jego sercu. I mowa Boga, czyli to, co mówi Bóg, jego błogosławieństwo, świadczy o tym, że w jego sercu jest miłość, że jest dobro. Pamiętam w seminarium duchownym kiedyś na wykładzie jeden z księży opowiadał o takim kapłanie i mówił właśnie, że to jest taki ksiądz, że jak zaczyna się go słuchać, że on wypowie tylko kilka zdań, widać, że to jest ksiądz głębokiego serca. Słychać kilka zdań, jakie on mówi, i widać, że to jest człowiek głębokiego serca. Bardzo mi się to spodobało, bo to właśnie pokazuje tą prawdę, że słyszymy słowa, to, co ktoś mówi, to świadczy o tym, co jest w jego sercu. To jest uniwersalna prawda, o której mówi też Biblia. W Księdze Mądrości Syracha znajdujemy takie zdanie. Syrach 21:26. Na ustach głupich serce. Na ustach głupich serce. Że to, co wychodzi z naszych ust, jest tylko jak gdyby konsekwencją, efektem tego, co jest w środku. I dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo nam zależy na tym, żeby się dobrać do głębi, do źródła, do korzenia problemu. A więc z serca Boga wychodzi błogosławieństwo, dlatego że w tym sercu jest miłość, porządek, ład, harmonia. I słowo Boga zawsze ma na celu moje dobro. Czyli jak gdyby początek tego słowa jest dobry, ono wychodzi z miłości i kiedy zostaje wypowiadane, ma na celu też dobro, ma na celu miłość. Czyli każde słowo Boga, które Bóg wypowiada, jest dla mojego dobra. Każde słowo, które Bóg mówi, jest dla mojego dobra, dlatego że Bóg czego chce? Bóg chce mojego zbawienia. To jest jego największe pragnienie. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni. I słowa, które wypowiada, mają na celu dobro, a najwyższym dobrem i ostatecznym jest zbawienie. I to jest cel słów błogosławieństwa, które Bóg wypowiada, moje dobro. I tak jak powiedziałem, Bóg błogosławi cały czas, zawsze. Nie ma takiej, że Bóg sobie robi przerwę, teraz wychodzi, ma przerwę na serial, na Netflixie ogląda. Bóg cały czas błogosławi. Non-stop. W każdej sekundzie życia błogosławi. I Bóg wypowiada słowa prawdy, bo błogosławieństwo to jest prawda. Mówi na przykład o mnie, o tym, kim jestem. Wypowiada nade mną swoje słowo błogosławieństwo, że jestem jego dzieckiem, jego synem, że jestem wartościowy, że moją wartością nie są czyjeś słowa, ale jego słowo. A on mówi, że on za mnie przelał krew i nie ma wyższej ceny. Mówi o mnie, że jestem jego przyjacielem. Zawsze tak mówi. I ta scena, którą bardzo lubię w Ewangelii z Judaszem, kiedy Judasz przychodzi, żeby zdradzić Jezusa, Jezus mówi do niego przyjacielu. To jest piękna scena, która pokazuje właśnie, że Bóg błogosławi. Że nawet kiedy ja mu pluję prosto w twarz i mówię, że nie chcę cię, gardzę tobą, to on się wytrze i powie przyjacielu. Tak jest Bóg, że on nie potrafi inaczej. Po prostu nie da się, to jest niemożliwe. I z serca Boga cały czas wychodzi błogosławieństwo. Cały czas, w tym momencie, i za chwilę, i za 5 minut, i za 5 godzin, i za 20 lat. Cały czas błogosławieństwo Boga się nigdy nie skończy. I Bóg właśnie tym słowem, które jest słowem prawdy, tak naprawdę podtrzymuje ten świat. Bo gdyby Bóg przestał błogosławić, to by nas nie było. To by nic nie było. Niczego nie będzie, jak mawia klasyk. Gdyby Bóg nie błogosławił. A to, że jesteśmy, to, że ja i ty jestem, to, że mówię, to znaczy, że Bóg błogosławi. Że cały czas wypowiada dobre słowo. Bardzo ważne jest to, moi drodzy, że
To, że Bóg dobrze mówi, że błogosławi, to nie jest to samo, że Bóg zawsze mówi łatwo i przyjemnie. Bo możemy mieć takie proste skojarzenie, że błogosławić to znaczy mówić tak miło, że Bóg tak będzie nas łechtał, gili, gili cały czas, że ma być przyjemnie. Bóg błogosławi. Nie, to nie znaczy, że Bóg mówi miło. Nie znaczy, że Bóg mówi przyjemnie, tylko Bóg mówi dobrze. A to znaczy, że czasami mówi trudne rzeczy, bo czasami Bóg wzywa do nawrócenia. Czasami Bóg mówi, zmień się człowieku, bo zginiesz, bo umrzesz, bo czeka cię śmierć. Bóg też czasami takie słowo wypowiada. I to nie są słowa przekleństwa, tylko to są słowa błogosławieństwa. Dlatego, że tak jak mówię, my mamy takie proste skojarzenie, że błogosławić to takie przyjemne słówka. No niekoniecznie. Błogosławić to znaczy dobrze mówić, prawdziwie mówić. I Bóg też mówi, szczególnie kiedy ktoś wchodzi z Nim w bliską relację, to doświadcza tego, że Bóg zaczyna mówić trudne rzeczy. I to jest naturalny przebieg, bo im większa bliskość, tym możemy się spodziewać, że Bóg więcej mi powie. Dlatego, że wie, że ja więcej zniosę. Na początku robi takie gili-gili, nas łechta Pan Bóg, można tak powiedzieć, bo nam mówi, jacy jesteśmy piękni, wartościowi, stworzeni na Jego obraz, podobieństwo. I to jest też bardzo ważne, żeby tą prawdę głęboko przyjąć i nie dać sobie nigdy wmówić, podważyć, że tak nie jest. I kiedy już się zakorzenimy w prawdzie o nas, o naszym człowieczeństwie, wartości, miłości Boga, darmowej, niezbywalnej, to wtedy Bóg może powiedzieć też trudniejsze rzeczy. I gdzie i kiedy Bóg mówi takie rzeczy? Na modlitwie, na spotkaniu z Nim. Możemy się spodziewać, jeżeli jestem w relacji z Bogiem, jeżeli przyjąłem już Jego miłość, przyjąłem prawdę o Bogu, przyjąłem prawdę o sobie, mogę się spodziewać, że na modlitwie Bóg będzie mi mówił trudne rzeczy. I teraz możemy, moi drodzy, przyjrzeć się formacji. Spójrzcie na to, co do tej pory robiliśmy, ile rozważaliśmy słowa i zobaczcie, ile trudnych rzeczy już Bóg wam powiedział. Ile trudnej prawdy Bóg wydobył właśnie poprzez swoje słowo. Poprzez to, że je rozważamy, że dajemy czas, że słuchamy słowa. No co tam Bóg mówi? No w większości tam są trudne rzeczy wychodzą. Ja słyszę to, że niektórzy mówią, ło, to ja tego nie wiedziałem, nie wiedziałem, nie wiedziałem, że to jest grzech, że to jest zło, że to mnie niszczy. No, trudne. Trudne jest to zobaczyć. A gdzie to się dzieje? No, na modlitwie. Bóg pokazuje trudne rzeczy na modlitwie. I jakie to jest słowo? To jest słowo błogosławieństwa. Kiedy słyszę od Boga coś trudnego na swój temat, na temat mojego życia, jakiejś decyzji, to jest słowo błogosławieństwa. Bóg dobrze mówi dla mojego dobra. To jest czasami bardzo trudne się z tym zmierzyć, to przyjąć, ale to jest cały czas błogosławieństwo. To jest cały czas to, że Bóg dobrze mówi. I ja kiedy patrzę na swoje życie, to najwięcej trudnych słów od Boga usłyszałem na modlitwie. Wtedy, kiedy byłem na rekolekcjach w milczeniu, kiedy rozważałem, medytowałem, byłem sam na sam ze Słowem Bożym, to wtedy Bóg mi pokazywał, jak chore jest moje serce, jak chore jest moje myślenie, patrzenie na wiele spraw, na siebie, na innych. To właśnie wtedy, w tych momentach osobistego spotkania z Nim mówił trudne rzeczy. I to jest bardzo trudne usłyszeć to, przyjąć i się zgodzić, że słowo błogosławieństwa też jest takie, że ono mnie nie zostawia w takim świętym spokoju, takim gładzeniu, że wszystko jest w porządku, nie zmieniaj się. To nie jest słowo błogosławieństwa. Takie słowo może być słowem przekleństwa dla mnie. Wszystko w porządku, nie zmieniaj się, aby zdrowie było, aby gorzej nie było. Ale kiedy Bóg mówi, moi drodzy, kiedy Bóg mówi trudne rzeczy i nawet się z tym mierzymy i po prostu nasza trzepie na modlitwie, bo czasami tak jest, że aż po prostu byś chciał uciec z tej modlitwy, takie rzeczy Bóg mi pokazuje, to kiedy ja to przyjmę, zgodzę się na to, później przychodzi pokój. Przychodzi wielkie uwolnienie i człowiek jest wtedy podniesiony. Dlatego, że Słowo Boga jest zawsze, tak jak powiedziałem, wypływa z miłości i dla mojego dobra. I kiedy ja je przyjmuję od Boga, doświadczam tego, że to jest dobro, że to jest dla mojego dobra. I
tak często właśnie ze słowem ludzkim jest inaczej, dlaczego tak jest, powiemy sobie za chwilę. Ale ze słowem Boga zawsze tak jest, że kiedy Bóg mówi to i to jest nawet bardzo trudne, to powoduje wielki pokój, takie pokrzepienie, to jest słowo krzepiące, choć takie czasami jest to wręcz udręczenie wewnętrzne, kiedy coś zobaczę trudnego, ale później przyjmuję to i dzięki Ci, Panie, jest taka reakcja. Dziękuję Ci, Boże, że mi to pokazałeś, powiedziałeś i to jest słowo błogosławieństwa. I tak, moi drodzy, taki jest plan Boga. Chcieliśmy się przyjrzeć Bogu, dlatego że od Niego się tego uczymy. On jest dla nas wzorem tego, do czego jest słowo, do czego jest mowa, że jest po to, żeby budować, że ona, kiedy wypływa z serca uporządkowanego, będzie dawała dobro. I chcemy zobaczyć, przyjrzeć się, jak wygląda w tym przypadku droga śmierci. W przypadku mowy, która jest darem od Boga, możemy z niej zrobić drogę śmierci. A więc, co jest przeciwieństwem błogosławieństwa, przeciwieństwem dobrego mówienia? No jest słowo złe. Bóg mówi dobrze, a przeciwieństwem odwrócenie Bożego porządku to będzie słowo złe. I mówimy czasami, że to jest przeklinanie. Tam to słowo się nie do końca też dobrze kojarzy, dlatego że przekleństwo właśnie w rozumieniu złego słowa, że ja mówię zło do kogoś, o kimś. Nie chodzi tu o przekleństwo, że sobie facet piłuje i sobie utnie palucha i powie kurczaki, ale troszeczkę bardziej dosadnie. To jest wulgaryzm. To nie jest przekleństwo. Przekleństwo w sensie słowo złe, które sieje zniszczenie, które jest nieprawdziwe, jest fałszywe. W tym znaczeniu chodzi o przekleństwo. I droga śmierci tego złego słowa polega na tym, że tak jak w Bogu, dobre słowo pochodzi z serca Boga, które jest uporządkowane, które jest święte. Słowo złe wychodzi z serca człowieka, które jest pełne nieporządku, w którym jest wielki bałagan, w którym jest wiele zranień, wiele spraw, które nie są poukładane. I słowo bardzo często wychodzi z takiego ludzkiego serca, w którym jest po prostu bałagan. I jeżeli takie słowo wychodzi z takiego serca i to słowo złe, tak jak błogosławieństwo Boga rodzi dobro, tak samo przekleństwo, czyli słowo złe, będzie krzywdziło, będzie niszczyło, będzie upokarzało. I czasami nawet to może być słowo prawdziwe. Czasami jest tak, że ktoś przyjdzie i powie prawdę, ale ta prawda wyjdzie z tak zabłaganego serca, że ta prawda mnie skrzywdzi. I dlatego to jest ważne, że błogosławieństwo musi wychodzić z dobrego serca, z miłości, z uporządkowanego serca. I moi drodzy, droga śmierci zawsze będzie siała zniszczenie, zawsze będzie pogłębiała przepaść między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem. I myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że przeklinanie w sensie złego mówienia, że to niszczy, to zawsze będzie niszczące, nigdy ani kropelka dobra z tego nie wyniknie. I najbardziej jest tak dlatego, że to się sprzeciwia Bożemu planowi na tą sferę. Że Bóg w swoim zamyśle dał darmowy po to, żeby z tego szło błogosławieństwo. A człowiek, kiedy się temu sprzeciwia i robi z tego przekleństwo, robi wielką krzywdę. Tak naprawdę najpierw sobie. Bo zawsze, kiedy człowiek się sprzeciwia Bożemu planowi, robi sobie krzywdę. Sobie najpierw. I to, nie wiem, można to wytłumaczyć takim przykładem, że ktoś sobie weźmie młotek, który służy do wbijania gwoździ, a będzie nim mył zęby i się zdziwi, że mu zęby powylatywały. No to nie służy do tego. Więc jeżeli ja używam darmowy, żeby przeklinać, to co się dziwić, że to niszczy, że to najpierw niszczy moje serce i niszczy wszystkich dookoła, bo to nie do tego służy. I dlatego niszczy, bo to jest sprzeciwienie się planowi Bożemu. I tak możemy odnieść to do dowolnej innej rzeczy, niekoniecznie mowy. Jeżeli ja coś używam niezgodnie z planem Bożym, to będzie niszczyło. Najpierw mnie i później innych. Moi drodzy, Słowo Boże ma moc. Taką, że czytałem w Biblii, że kiedy Bóg wypowiada jakieś słowo, no to się dzieje. Rzeczywistość taka jest po prostu. I
Bóg wypowiada nade mną słowo błogosławieństwa. Mówi, ty jesteś moim synem. I to jest prawda, taka jest rzeczywistość. Jestem synem Boga, Jego umiłowanym, ukochanym. A człowiek, tak jak też czytaliśmy w rozważaniach, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i to znaczy, że jesteśmy też w tym podobni nieco do Boga. Nieco, nie do końca. Nie jest tak, że jak ja coś mówię, to tutaj się na przykład jakiś kotlet z surówką zmaterializuje zaraz i sobie zjem, prawda? No nie jest tak, więc to słowo Bogu nie ma mocy słowo. No w innym sensie, tak? Nie jest tak, że coś mówię i to się dzieje, ale słowo ludzkie też ma moc. Też ma moc. Jaką? Albo budującą, albo niszczącą. I mówimy o drodze śmierci. Znowu wracamy do Księgi Mądrości Syracha, 28:17. Mówi tak Syrach. Uderzenie rózgi wywołuje sińce. Uderzenie języka łamie kości. Syrach mówi, uderzenie języka łamie kości. I wielu z nas doświadczyło, jak potężny jest ludzki język, jak potężna jest ludzka mowa. Naprawdę potrafi złamać człowieka, złamać na duchu, kiedy słyszymy słowa przekleństwa. Dlatego, że kiedy słyszymy jakieś słowa, to jest bardzo trudno, żeby one się od nas odbijały jak od ściany, że to słowo przyjdzie i ono tak po prostu spłynie po mnie jak po kaszce. To jest bardzo trudne. Często, najczęściej my to słowo słyszymy, a jeszcze bardziej, jeżeli to słowo wypowiada ktoś ważny dla mnie, jakiś autorytet, to ja to słowo najczęściej przyjmę. Na przykład, kiedy ojciec rodziny wypowiada słowo do żony, do dzieci, to słowo ma wyjątkową moc, dlatego że za tym słowem się kryje autorytet. I tutaj mi się przypomina taka scena, którą opisuje John Eldridge w takiej bardzo znanej książce Dzikie serce. Może wielu z was to czytało, jeżeli nie, to polecam. On opisuje taką scenę, kiedy ojciec rodziny miał dwóch synów i ten ojciec był taki bardzo wysportowany, lubił jakieś tam różne takie szkoły przetrwania, takie sprawy i jeden z jego synów też to lubił, a drugi był uzdolniony artystycznie. Grał na pianinie, pisał nuty i pewnego dnia ojciec wrócił z tym drugim synem, umorusani z błota, tacy podjarani tym wszystkim, że oni tam sobie robią jakieś męskie rzeczy i mówi do tego drugiego syna tak, mówi, ty cioto. I mówi Eldridge, złamane serce na całe życie. Dlatego, że słowo ojca ma wielką moc. Usłyszał słowo przekleństwa. Oczywiście Bóg tak nie mówi, ale słowo ludzkie, które usłyszymy, ono naprawdę może połamać kości, tak jak mówi Syrach. I tak samo czasami nawet jeżeli pewnych słów nie wypowiemy, ktoś inny je dopowie. Załóżmy, że ojciec rodziny załóżmy, ma córkę i on jest wezwany przez Boga do tego, żeby tej córce przekazać słowo błogosławieństwa, żeby ją przekonać o jej wartości, o jej pięknie. Jeżeli on jej tego nie powie, to koledzy jej powiedzą, jesteś gruba, jesteś brzydka i ona w to uwierzy, bo nie dostała od ojca swojego słowa błogosławieństwa. I to pokazuje, że z jednej strony jak przeklinamy, to niszczy totalnie, ale jak nie błogosławimy, to też jest droga śmierci. Że kiedy nie błogosławię, kiedy nie daję słowa błogosławieństwa, to ktoś inny wejdzie tutaj, wciśnie się ze słowem przekleństwa i ono sobie znajdzie swoje ujście. I zapytajmy się przy okazji tego, że przyglądamy się drodze śmierci, jakie słowa wypowiadam do najbliższych? Jakie słowa mówię do najbliższych, jako ojciec, mąż, żona, matka, babcia, jako szef, kierownik? Jakie słowa wypowiadam do ludzi, których spotykam w mojej codzienności? Jakie słowa? Chcemy, żeby to były słowa błogosławieństwa, bo taka jest droga życia, do której nas zaprasza Pan. I kiedy idziemy tą drogą, to jest piękne, że kiedy podejmujemy taką decyzję, żeby błogosławić, żeby dobrze mówić, to stajemy się podobni do Boga. Czyli jak gdyby wracamy do pierwotnego zamysłu Boga, bo Bóg stworzył nas do tego, żebyśmy błogosławili. Jak gdyby wracając do tego, wracamy do naszej tożsamości, bo my jesteśmy do tego stworzeni, żeby tak jak Bóg błogosławić. I wtedy, kiedy błogosławimy, wtedy, kiedy z moich ust wychodzą dobre słowa do moich bliskich, do ludzi, których spotykam, tam jest Bóg zaproszony.
Tam jest Bóg zaproszony, bo On jest obecny tam, gdzie jest dobro, tam, gdzie są słowa błogosławieństwa, tam przychodzi Bóg ze swoją obecnością, bo jest przyzywany przez wolną wolę człowieka. I to jest bardzo ważne, żeby błogosławić, żeby dobrze mówić, dobrze myśleć o innych w duchu, taką decyzję podejmować, że dobrze myśleć, nawet jeżeli ktoś mnie denerwuje, złości, krzywdzi. Dlaczego mam dobrze myśleć? Dlatego, że Bóg o nim dobrze myśli. Bo jak czytaliśmy w Słowie Bożym, On jest dobry dla złych i niewdzięcznych. On jest dobry dla złych i niewdzięcznych. Czyli jest dobry dla mnie, bo jestem zły i niewdzięczny. I dlatego mam błogosławić wszystkim, bo Bóg wszystkim błogosławi. I czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć czegoś dobrego komuś, bo jesteśmy też zaproszeni, żeby wypowiadać dobre słowa do innych. Czasami nie jesteśmy w stanie tego zrobić z powodu stanu emocjonalnego, jakiegoś wzburzenia, gniewu. To jest czasami bardzo trudne. I musimy też bardzo uważać. I ostatnio widziałem takiego ciekawego mema w internecie. Tam było tak. Napis: pewne decyzje w gniewie możemy ich żałować do końca życia i mogą mieć nieodwracalne skutki. Tam był taki wilk, który wyskoczył z takiej skarpy wielkiej, żeby zjeść ptaka. Ale ten wilk nie widział, że skacząc z tej skarpy po ptaka, spadnie na sam dół i będzie po nim. I to pokazuje nam, że czasami będąc w gniewie wypowiadamy wiele słów. I czasami nam się wydaje, że powiemy coś dobrego, powiem prawdę, a stąd wychodzi złość, gniew, agresja i nawet nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego czasami dobrze jest nic nie powiedzieć. W takim momencie, kiedy widzę, że jestem ogarnięty gniewem, emocjami, czasami lepiej nic nie powiedzieć, dlatego że możemy później tego żałować. I taką sytuację teraz przeżyłem w szkole, w katechezie, na katechezie. Coś się mnie zapytali o Trójcę Świętą, uczniowie. No i trochę trudny temat. I zacząłem im tam tłumaczyć, coś tam się gimnastykuje, nawet coś na tablicy pisze, jakieś takie trójkąty tego, jak się patrzy na nich. On się patrzy na mnie jak na ufoluda, oczy tak jak 5 zł i myślę, jest źle. I próbuję coś tam powiedzieć i oni zaczęli jakieś takie pytania zadawać i zaczęli mnie ośmieszać, że po prostu pokazywać mi, że to, co ja mówię, że to jest niedorzeczne, że to jest nielogiczne, a tego się nie da zrozumieć, bo to jest prawda wiary, to jest dogmat, to przerasta nasze rozumienie. I widziałem, jedna dziewczyna po prostu położyła się na ławce i się zaczęła śmiać. Tak bezczelnie śmiała się ze mnie. I ja się poczułem wtedy tak upokorzony, poczułem się, że coś, co jest dla mnie najważniejsze, jest po prostu teraz wyśmiewane, że no, poczułem taką frustrację, złość, agresję i pierwsze, co miałem ochotę jej po prostu słowami przyłożyć. Miałem ochotę jej dowalić. I wcale nie miałem ochoty jej błogosławić. I co wtedy zrobiłem? Nic. Powstrzymałem się po prostu. Widziałem, że nie byłem w stanie, że jeżeli bym coś powiedział, nawet jakby niby to byłoby dobre słowo, to by wynikało z agresji i gniewu i to by nic dobrego nie zdziałało. Więc po prostu nic nie powiedziałem. Jakoś zagryzłem zęby, już do dzwonka nie było długo i doczekałem. Ale oczywiście później już, jak emocje opadły i błogosławiłem, jakoś też patrzę, no, takim okiem, no, że nie znam całej prawdy, nie wiem, dlaczego tak się zachowują. Ale do tego trzeba właśnie takiego dystansu. Czasami lepiej nic nie powiedzieć, bo właśnie może mi się wydawać, opowiem teraz coś dobrego albo prawdę. No nie, masz w sercu bałagan teraz, to nic nie mów lepiej. I chcemy uczyć się, moi drodzy, błogosławieństwa od Boga. Chcemy uczyć się od Niego. On nam pokazuje, jaka jest droga życia, droga błogosławieństwa. I właśnie pierwsze, co Bóg mówi, no Bóg mówi dobre rzeczy. Bóg pierwsze, co mówi dobre. Stworzył coś tam, mówi, to jest dobre. Stworzył człowieka, mówi, bardzo dobre. Więc Bóg mówi dobre rzeczy, więc co chcemy uczyć się? Chcemy uczyć się mówić dobre rzeczy do siebie, konkretnie. Uczymy się chwalić, jest bardzo ważne, żeby chwalić. Mnie to tak wkurza, jak ktoś mówi, nie chwal, bo on w pychę popadnie, bo w piórko obrośnie. No chwal. Dlaczego? No bo Bóg cię chwali. No Bóg patrzy na ciebie i po prostu ma taką podjarę, że nas pęknie z dumy. Bo cały czas cię chwali, bo on jest ojcem. Ojciec chwali. Co nie chwal? Chwal. Dziękuj.
zauważ coś dobrego. I zobaczcie, bardzo dużo dziękujemy na wspólnocie. Pan Grzesiu na początku dziękował wielu osobom. To jest właśnie to. To jest błogosławieństwo, które wypowiadam, bo dziękując ja widzę dobro, bardzo konkretnie. Że chcemy bardzo dużo dziękować, chwalić, zauważyć coś dobrego. Często taką pokutę zadaję żonom najczęściej. Pochwal męża w końcu, kobieto. Zrobi coś dobrego, pochwal go. To jest bardzo ważne. Zawsze coś dobrego się znajdzie. A nawet coś mu tak podprowadzić, żeby zrobić coś dobrego i go pochwalić, że coś zrobił dobrego. Dobrze mówić, moi drodzy, bo Bóg dobrze mówi. Chwalić, dziękować. I druga rzecz, co Bóg mówi, co Bóg robi i mówi? Bóg mówi trudne rzeczy. I tego też chcemy się uczyć. To jest wielkie błogosławieństwo, kiedy mam wokół siebie ludzi, którzy mi powiedzą trudne rzeczy. To jest bardzo wielkie błogosławieństwo, dlatego że to nas będzie rozwijało. To będzie pozwalało nam stawać w prawdzie. I to jest wielkie błogosławieństwo, kiedy mamy wokół siebie ludzi, którzy nam powiedzą trudne rzeczy. I to jest wielkie błogosławieństwo umieć też uczyć się mówić innym trudne rzeczy. To jest bardzo trudne, ale tego się też uczymy. I żeby to robić, trzeba pamiętać o tych dwóch rzeczach, które są u Boga. Że Bóg, mówiąc trudne rzeczy, robi to z dobrego serca, pełnego miłości i robi to dla dobra. I robi to też w szczególnej atmosferze, takiej życzliwości, intymności, modlitwy. To są dla nas wskazówki, że jeżeli chcemy mówić trudne rzeczy, też chcemy w taki sposób robić. Ja naprawdę jestem bardzo wdzięczny ludziom, którzy też mi osobiście mówią trudne rzeczy. Czasami się coś zdarzyło, że ktoś na przykład do mnie zadzwonił, bardzo cenne, i żeśmy rozmawiali na jakiś temat, jakiś tam, nie wiem, mój błąd, czy jakieś niedopowiedzenie i rozmawiamy. To naprawdę bardzo takie piękne i drogocenne. I też świadczy o takiej dojrzałości tej osoby. I naprawdę to jest wielka łaska mieć takie osoby, które powiedzą coś trudnego. Wiecie, gdyby nie pewna osoba, która mi powiedziała trudną rzecz, to by nas tu nie było. Proste. Nie było nas tutaj. Dlatego, że ja bym się po prostu nie podjął dzieła seminarium, bo się bałem i tyle. Bałem się. A pewna osoba mną potrząsnęła, wygarnęła mi prawdę z miłości, po ojcowsku, po męsku, twardo i jak gdyby dzięki temu ja się też ogarnąłem i podjąłem pewne decyzje. Czyli to jest wielka łaska mieć wokół siebie i obok siebie osoby, które powiedzą trudne rzeczy. Bo te trudne rzeczy to jest błogosławieństwo, jeżeli to wychodzi z serca, które kocha i ma na celu moje dobro. Więc to jest, moi drodzy, droga życia. To jest droga, która prowadzi do życia. Jak zawsze widzimy, to jest droga trudniejsza. Łatwiej iść z drogą śmierci, ale ona no nie jest warta tego, żeby ją iść. Więc chcemy prosić Boga, patrzeć na Niego, uczyć się od Niego, jak iść drogą życia, jak ją wybierać. I chcemy więc przyjąć błogosławieństwo od Boga najpierw dla nas, uwierzyć w Jego słowo błogosławieństwa, które wypowiada nade mną, zobaczyć, że też On je wypowiada nad każdym i w Jego mocy od Niego się uczyć, w jaki sposób błogosławić, bo to jest nasze powołanie, to jest nasza tożsamość i w taki sposób będziemy zmierzali drogą życia, w której będziemy doświadczali pięknych owoców tej drogi.